W ostatnich dniach skomplikowała się sytuacja pracowników elektrociepłowni należącej do Froteksu. Załoga elektrociepłowni nie ma wypłacanych wynagrodzeń od grudnia ubiegłego roku. Jednak ich sytuacja jest znacznie gorsza, gdyż wcześniej przeszli do pracy w odrębnej spółce zarządzającej właśnie elektrociepłownią. Przewodniczący NSZZ Włókniarzy skierował w tej sprawie skargę do prokuratora. Postanowiłem wnieść doniesienie do prokuratury i napisałem w imieniu tych pracowników, zgłaszam wniosek o wszczęcie postępowania przeciwko zarządowi MCZ Investment o rażące naruszenie postanowień artykułu 282 paragraf 1 punkt 1 kodeksu pracy oraz artykułu 218 paragraf 1 kodeksu karnego, który te obydwa artykuły mówią o jednym, że niewypłacanie pracownikom w terminie wynagrodzeń jest ciężkim naruszeniem praw pracowniczych. I tutaj oczekuję teraz o podjęcie działań przez prokuraturę. Wcześniej jeszcze, we wrześniu oraz w lutym, napisałem pismo do Państwowej Inspekcji Pracy, która jest powołana do tego, żeby jak gdyby bronić praw czy w interesie pracowników występować. I takie pismo też napisałem do Państwowej Inspekcji Pracy, że tam się coś źle dzieje, że nie mają. No, więc dostałem takie informacje po zakończeniu tej kontroli inspektorów. Był jeden inspektor pracy, Wacław Bojnowski, który napisał, że inspektor pracy kieruje do wyżej wymienionych pracodawców środki prawne przewidziane ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy w celu przywrócenia praworządności w zakresie terminowych wypłat należności pracowniczych. Było to 15 października. To była jedna kontrola. Ani złotówki nie otrzymali po tej kontroli pracownicy, więc napisałem drugie pismo. I dostałem odpowiedź od Państwowej Inspekcji Pracy 22 lutego o prawie że podobnej też. Ja tylko czytam końcówkę, bo tutaj opisuję całą tą kontrolę, ale napisał pan młodszy inspektor Witold Wawrzkiewicz, że w stosunku do winnych nieprzestrzegania prawa pracy w zakresie nieterminowych wypłat wynagrodzeń wszczęte zostało postępowanie wykroczeniowe. Doszło do rozłamu w zakładzie i powstała spółka MCZ Investment, której zadaniem było przetwarzyć słomę, czyli wszystko materię zieloną na pelet, który miałby zostać spalany w kotłowni. Dlatego właśnie z Froteksu zostaliśmy wydzieleni na podstawie, to było paragrafu 23 prim i przekazani z samym budynkiem elektrociepłowni, jak również z całą masą ludzką, z instalacją i z pracownikami do tej nowej firmy. Nie? No, założenie było bardzo dobre w sumie, nie? Bo to w sumie chodzi o zieloną energię, że produkcja tej zielonej energii jest dwa razy po prostu droższa niż produkcja energii z węgla. Poza tym można uzyskać jeszcze większe pieniądze, jak nazwać teraz? Z emisji CO2. Z emisji CO2. Po prostu nie płaciłoby się za emisję CO2. To była podwójna oszczędność. Nie? Poza tym była jeszcze podpisana jakaś umowa z właścicielem tej spółki, który był w sumie, on ma odlewnię gdzieś w Rybniku i on tam prowadzi, ma piece indukcyjne i nasza produkcja prądu po prostu przynosiłby mu korzyść, miałby po prostu dobry punkt do rozmów z zakładem energetycznym, jeśli chodzi o pobór i oddawanie energii. Także wszystko to miało ręce i nogi, a poza tym ta zielona energia byłaby lepsza dla zakładu, bo również po prostu byłaby tańsza para od nas. Jednocześnie tutaj inwestor z Poznania ma drugą turbinę kompensacyjną i można było prowadzić cykl pracy ciągły. Nie dopuszcza do takich strat, że właśnie tak, że jest okres przerywany, czyli załącza się i wyłącza kotły. Po prostu większa efektywność by była po prostu zakładu. Prawdopodobnie, że MCZ dostał ręczniki na jakąś tam kwotę od Froteksu i powiedzieli, że jeżeli sprzedadzą te ręczniki, no to wtedy nam zapłacą pieniądze. A kiedy to nastąpi, kiedy oni sprzedadzą te ręczniki, na jakiej podstawie, nie wiem. W ogóle nie ma żadnego terminu, że te pieniądze na przykład zostaną wypłacone za miesiąc czy za tydzień. Nic takiego nie było powiedziane. Jak sprzedamy ręczniki, to wtedy. No i ponownie
czyli ta z 12 marca, na drodze porozumienia stron, rozwiązaliśmy umowę z firmą MCZ Investment, nie? I Frotex poprosił nas, żebyśmy przeszli do Frotexu. To z dniem 13 marca podpisaliśmy umowy z Frotexem. Z tym, że my jako pracownicy chcieliśmy przejść z tego paragrafu ponownie, jak Frotex przekazał, czyli 23 prim. A Frotex po prostu wziął nas jako zwykłych, takich mówiąc, nowych pracowników. No. Tyle, że szczerze mówiąc, to chcemy to oprotestować, żeby wrócić na starych warunkach, dlatego że tracimy automatycznie te głupie 8 miesięcy z stażowego. Tragicznie, nie ma pieniędzy, nie ma widoków, że kiedyś będą. Nie wiem. Od grudnia nie mam, za grudzień wziąłem 250 zł i do tej pory nic więcej. No to taka sama sytuacja, ja sam pracuję, żona nie pracuje, dwójka dzieci, a wypłat jak nie było, tak nie ma, no nie? No, cud w ogóle, że jeszcze żyjemy. Pan, jak wygląda pana sytuacja rodzinna? Tak samo jak kolegów. Źle jest. Źle, bardzo źle. Pan Wedler, czyli dyrektor finansowy naszej spółki, na tydzień temu na spotkaniu z pracownikami powiedział właśnie, że chce zaskarżyć w sądzie to przejście, czyli nas, pracowników, z tego paragrafu, który nas wziął Frotex, czyli jako młodych pracowników, i chce oddać sprawę do sądu, żeby firma Frotex wzięła pracowników siłowni ponownie z paragrafu 23 prim, żeby mniejsze straty. Jednocześnie dla nas byłoby to korzystne, dlatego że i Frotex, i MCZ Investment część środków po połowie po prostu musieliby przekazać na nasze pensje, żeby nas po prostu szybciej można było spłacić. Majątek jest Frotexu, tylko że spółka MCZ Investment, ja to przyszedłem dopiero w grudniu, wcześniej byłem pracownikiem Frotexu, ale się zwolniłem z innych przyczyn niż tutaj kolega mówił. Także przyszedłem w grudniu, bo zostałem poproszony przez tego dyrektora finansowego Wedlera, no nie, żebym przyszedł, akurat był pracownik potrzebny z kwalifikacjami, no i tutaj przyszedłem. No i no jak mówiłem, majątek jest Frotexu, a MCZ tutaj działa, a my byliśmy tylko na obsłudze sprzętu, no nie? Także to ja tak szczegółów dokładnie nie znam, jak to tam wyglądało między tymi spółkami, także ja tu nie mogę nic takiego powiedzieć, nie? No jest jedna sprawa, że pracownicy, którzy przeszli od 1 sierpnia do nowej firmy, którą założył MCZ Investment, oni przeszli tam na artykule 23 prim, chcąc, nie chcąc, i obsługiwali tą elektrociepłownię przez nową firmę. Teraz 13 czy 12 marca Frotex przejął tych ludzi z powrotem, bo ta firma, nie wiem, czy się rozwiązała, czy no jakie tam były ustalenia, to ja nie znam, ale pracownicy z powrotem są we Frotexie. A co za tym idzie? Zaległości tam mają większe w wypłatach niż we Frotexie i no, starałem się tutaj dogadać z kierownictwem tej spółki, jak wypłacić te zaległe wynagrodzenia pracownikom. No więc jedyną dzisiaj możliwością, jak nie mają pieniędzy, ja nie wiem, dlaczego spółkę założono bez pieniędzy, kto to zakłada spółkę nie mając jakiegoś kapitału własnego, więc oni, przechodząc do Frotexu, nie będą mieli zapłacone z tej nowej spółki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, tak jak Frotex, bo tam jedyną podstawą do wniesienia wniosku o wypłatę jest likwidacja zakładu, a tam ta spółka się nie likwiduje, więc rozmawiałem z kierownictwem, z panem Wedlerem tutaj tej spółki, był tam jakimś dyrektorem czy prezesem i powiedział, mówi, że ta spółka nie zamierza na razie się likwidować, no więc oni nie będą mogli dostać pieniędzy, czy w ogóle złożyć wniosku o wypłatę. Pracownicy od nich też nie otrzymują, no to no ktoś w tym państwie wreszcie musi zadecydować o tym, żeby zmusić takich właścicieli do wypłaty należnych przecież pracownikom za ich ciężką pracę wynagrodzeń. Przecież to jest prawie ponad, to jest około ponad już 3 miesiące, więc jest, jak ci ludzie mają żyć. Puentą tej sprawy są dwie wiadomości, dobra i zła. Dobra to taka, że syndyk obiecał załodze Frotexu wypłatę zaległych wynagrodzeń jeszcze przed świętami, a zła, że tych wynagrodzeń nie dostaną pracownicy elektrociepłowni.